Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w kościele świętej Katarzyny na Służewie. Aktywne grupy społeczne przygotowują się do szczególnych obchodów 70. rocznicy powstania warszawskiego, 70. rocznicy wyzwolenia KL Warszał. Pragnę przypomnieć, że to Polacy wyzwolili KL Warszał oraz 4. rocznicy obrony krzyża na krakowskim przedmieściu. To są szczególne daty dla nas Polaków. Jestem tutaj z panem Zygmuntem Makowskim, z panem Januszem Zielińskim i z panem Józefem Obremskim. Panie Zieliński, na czym polegają przygotowania do tych szczególnych obchodów? Chcemy w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed cmentarzem Powązkowskim pokazać społeczeństwu, w jaki sposób my, jako społeczeństwo, jako ludzie niezależni, a jednocześnie przesyceni patriotyzmem i chęcią posiadania ojczyzny, chcemy pokazać, w jaki sposób my demonstrujemy i w jaki sposób odbieramy te ważne rocznice. O godzinie około 12 spotykamy się już po to, żeby dać mini symboliczny koncert, recital pieśni powstańczych, które wykona Edward Snopek. Następnie będziemy uczestniczyli w obchodach, by później przejść pod Dolinkę Katyńską i tam wspomnieć sprawy mordu katyńskiego oraz wydarzeń 2010 roku na smoleńskim lotnisku i odwiedzimy przy okazji mogiły bohaterów. Wszystkich chętnych, wszystkich gorących patriotów zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu, bo nie sądzę, żeby to przeszło bez echa. Natomiast chciałbym jeszcze coś powiedzieć, w jaki sposób władza ucieka od obchodów i konsekwencji Powstania Warszawskiego. W niedalekim Piasecie pod Warszawą będzie równolegle obchodzona 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, z tym, że lista uczestników tego powstania po prostu przerasta możliwości, od kardynała Nycza poprzez pana Kunerta, pana ministra, byłego ministra spraw zagranicznych Bartoszewskiego, aż po władze samorządowe. Od po prostu my się musimy w tej chwili w jakiś sposób ścierać. Będziemy starali się na obchodach Powstania Warszawskiego wyjaśnić, czy nadal jesteśmy motłochem, czy nadal jesteśmy hołotą i czy nadal na cmentarzach w czasie obchodów Powstania Warszawskiego przychodzą biali murzyni po to, żeby demonstrować murzyńskość. I jeszcze jedna rzecz. 3 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim podejdziemy i uczcimy 4. rocznicę obchodów obrony krzyża na krakowskim przedmieściu. To wydarzenie ma takie cechy, jest tak ważne i tak istotne dla nas współczesnych, że nie możemy patrzeć obojętnie na te fakty. Będziemy starali się pokazać, że naród w godny sposób pokazał, jak należy traktować ważne sprawy w swojej historii i jednocześnie jak domagać, jeszcze raz powtarzam, właściwego podejścia władzy do spraw bardzo istotnych. Bardzo dziękuję. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Ja chciałbym Polakom przypomnieć, że jesteśmy tutaj w szczególnym miejscu. W tle jest figura Matki Bożej, która była w getcie. Pod tą figurką tysiące wyznawców judaizmu przechodziło na katolicyzm w czasie II wojny światowej. O tym już nikt nie pamięta, a figurka zapomniana staje na tyłach kościoła. Na obszarze getta Państwo nie spotkacie żadnego krzyża. Są krzyże, które są usunięte. Nie chcemy, żeby KL Warszał było nieupamiętnione. Chcemy, żeby mówiono o tym, że to Polacy wyzwolili KL Warszał. Zapraszamy wszystkich Polaków na te uroczystości i pragniemy powiedzieć, że jesteśmy z Państwem. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na krakowskim przedmieściu i w innych miejscach.